Chrystus Woskres. Ja wdzięczny jestem Panu Bogu za czas łaski, w jakim przyszło nam żyć i możemy żyć. I że jeszcze raz, kolejny raz w swoim życiu możemy wspominać te wydarzenia, które się odbyły za życia Pana Jezusa, kiedy On przyszedł na ten świat, kiedy On zwiastował Królestwo Boże, kiedy Jego droga poprowadziła Go na krzyż, na śmierć, a później On zmartwychwstał. I w dzisiejszych dniach tak w szczególny sposób wspominamy te wydarzenia. Nasz wzrok kierujemy na Golgotę, na krzyż i na to wszystko, co tam się działo. Autor listu do Hebrajczyków w pierwszym rozdziale, a w pierwszym i drugim wersecie zapisał takie słowa. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Pan Bóg przemówił przez swojego Syna. On go dał. On go dał według pism, dlatego że to było w Bożym planie. Już przed założeniem świata Pan Bóg miał taki plan, aby ratować ludzkość, aby Jego jednorodzony Syn przyszedł na ten świat i aby On jako czysty, święty Bóg mógł oddać życie za ludzi, aby oni wierząc w Jezusa, wierząc w Boga, mogli mieć życie wieczne. I to się musiało wszystko wydarzyć według pism. I my dzisiaj kierujemy swój wzrok na te wydarzenia. Kiedy to kończyła się misja Pana Jezusa i kiedy Pan Jezus podążał na krzyż, umierał za świat, za mnie i za ciebie. I w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, a od drugiego wersetu czytamy takie słowa. Ewangelia Mateusza, rozdział 28, od wersetu drugiego czytamy takie słowa. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba, przystąpiwszy, odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Wszystko to, co się wydarzało na tej ziemi, to wszystko było w planie Bożym. I to wszystko musiało się wydarzyć. I jest to taka smutna z jednej strony historia i drastyczna, że Jezus Chrystus, Pan Jezus przyszedł na ten świat, On czynił wiele dobrego, tak wiele ludziom pomógł, tak wielu ludzi uwolnił od złych duchów, tak wielu ludzi uzdrowił, będąc na ziemi. I ewangelista Jan zapisał, że gdyby miało być to wszystko spisane, to nawet mogłoby zabraknąć ksiąg. Tak wiele dobrych rzeczy, tak wiele dobrych dzieł uczynił Jezus dla wielu ludzi potrzebujących, dla wielu ludzi zniewolonych. On przyszedł i dał im wolność, On przyszedł i dał im zdrowie, On przyszedł i karmił ludzi nawet tym chlebem doczesnym. Ale Jego droga prowadziła na krzyż, dlatego że musiała być złożona ofiara, czysta, święta, bo wcześniej naród izraelski składał ofiary za przewinienia, za grzechy, a więc przynosił ofiary czy to z pokarmów, czy to ze zwierząt, które musiały ponieść śmierć i ta krew obmywała ludzi od grzechów, ale to musiało się powtarzać. Ale plan Boży, plan zbawienia był inny, bo tamte ofiary dotyczyły tylko narodu wybranego, narodu szczególnego, który wybrał sobie Pan Bóg. A kiedy przyszedł Jezus, to łaska została dana dla wszystkich narodów i również dla narodu polskiego i również dla innych narodów. Z tej łaski ludzie mogą korzystać. Ta łaska jest dana dla każdego człowieka, kto przyjmuje to wiarą. Ale wróg chce zafałszować, wróg chce
odwrócić nasz wzrok od Jezusa, od tego dzieła, jakie wykonało się na krzyżu Golgoty. I nawet kraje chrześcijańskie już poszły tak daleko, że wspominając zmartwychwstanie, to tak to omijają, że jest tak mało wieści o tym, co uczynił Pan Jezus i co w tym się kryje, w śmierci i w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Co jest sednem tego, że Pan Jezus przyszedł na ten świat. Zastępuje się wieloma różnymi formami i o Jezusie już się prawie nie mówi w wielu kręgach chrześcijańskich. I jest to bardzo smutne. I to by już było za czasów dawniejszych, ponieważ ludzie się nie zmienili. Ich pragnienia i dążenia się nie zmieniły. I również wróg się nie zmienił. I on chce wszystko zafałszować. On chce odwrócić naszą uwagę i chce, aby w naszych sercach nie było wiary, ale była niewiara. Jest to działanie diabelskie. I już kiedy postawiono straż przed grobem Pana Jezusa i kiedy, tak jak tutaj czytałem, powstało wielkie trzęsienie ziemi, ponieważ Jezus zmartwychwstał. On wstawał z grobu i śmierć nie mogła go zatrzymać, dlatego że tak było zapowiedziane. I kiedy to strażnicy widzieli albo nie widzieli, ponieważ czytamy, że stali się jak martwi, ale kiedy może obudzili się z tej martwoty, czy nie wiem, w jakim oni byli stanie, ale kiedy doszli do siebie, to czytamy, że niektórzy z nich poszli do swoich przełożonych i opowiedzieli to, co się stało. I oni wtedy dali im sporo pieniędzy, aby zafałszować tę wieść, że Jezus zmartwychwstał, że to się wydarzyło. I powiedzieli to uczniowie jego, przyszli w nocy, wykradli i to się stało. I już było czytane, że kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, on zaczął się ukazywać dla swoich najbliższych, dla swoich uczni. I tutaj już było na początku czytane z Ewangelii Marka, że on się zaczął ukazywać po kolei, ale jego najbliżsi nie mieli wiary w swoim sercu, aby uwierzyć tej wspaniałej wieści, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. I to z jednej strony bardzo mnie dziwi i bardzo smuci moje serce, że tak było, ponieważ to też daje mi taki obraz, że my jako ludzie nie zmieniliśmy się w swoim myśleniu i w swoim postępowaniu. Że często w swoim życiu postępujemy w podobny sposób, jak postąpili apostołowie, postąpili jego najbliżsi, kiedy oni przebywali z Jezusem na co dzień, kiedy widzieli tak wiele wspaniałych rzeczy i cudów, jakie czynił Pan Jezus na co dzień. Setki uzdrowień. Słyszeli wiele Bożego Słowa i często mieli udział w tym, bo czytamy, że Pan Jezus pewnego razu wysłał 72 uczni, dał im moc nad wszelką chorobą, nad wszelką niemocą i oni szli. Oni czynili wielkie cuda, towarzyszyły w ich misji i Pan Bóg się do tego przyznawał i oni mogli to doznawać w swoim życiu i mogli widzieć naocznie, że Jezus to nie jest zwykły człowiek, ale że Jezus to jest Bóg, to jest Mesjasz, który był przepowiedziany przez proroków i że to właśnie im przyszło żyć w tym wspaniałym czasie, kiedy własnymi oczyma mogli oglądać Jezusa Chrystusa i brać w tym udział. I pewnego razu Pan Jezus zapytał się swoich najbliższych, za kogo to ludzie uważają Jezusa Chrystusa. I padały różne odpowiedzi. I Pan Jezus zapytał się, a wy za kogo mnie uważacie? Kim ja jestem dla was? A wtedy Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus powiedział, to nie ciało ci objawiło, ale to Bóg objawił ci to. Piotr otrzymał objawienie i myślę, że inni apostołowie również, że to nie jest zwykły człowiek, ale że to jest ten Mesjasz, który miał przyjść na tą ziemię. I oni przebywali właśnie z tym Mesjaszem, którego wyznawali w swoim życiu, z którym byli na co dzień, ale kiedy przyszły te trudne momenty do ich życia, kiedy to musiało się wszystko wykonać, to wcześniej również Pan Jezus zapowiadał dla swoich najbliższych, że On musi iść na Golgotę, że On musi umrzeć, ale że później zmartwychwstanie. I to wszystko się wydarzyło. Ale kiedy to wszystko się wydarzyło, ich serca były zasłonięte. Oni nie mogli tego zrozumieć, a jeszcze bardziej uwierzyć w to wszystko, co się wydarzyło. I nie mogli uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I kiedy po kolei
ukazał się Pan Jezus Marii Magdalenie i kiedy ona poszła i oznajmiła to najbliższym, Jezus żyje, Jezus zmartwychwstał, to czytamy, że oni to przyjęli z niedowierzaniem. Oni to przyjęli jako baśnie, jako bajka. Oni nie uwierzyli jej. Jak to mogło się stać? Kiedy przyszli inni, ci dwaj, którzy szli do Emaus, wrócili również i powiedzieli, widzieliśmy Jezusa. Następny dowód, następne osoby spotkały się z Jezusem zmartwychwzbudzonym. Oni również nie uwierzyli im. I kiedy nawet tym 10 ukazał się Pan Jezus, to kiedy mówili to później do Tomasza, że widzieli Jezusa i on im nie uwierzył. Jakimi są ludzie? To jest obraz, jakimi są ludzie, że w naszych sercach często może być niewiara. I czytamy, że na koniec ukazał się 11 uczniom, gdy siedzieli przy stole i ganił ich niewiarem i zatwardziałość serc. Niewiara i zatwardziałość serc czyni to, że nie jesteśmy w tym miejscu, w jakim powinniśmy być. Nie jesteśmy w tym miejscu, w jakim Bóg by chciał, abyśmy byli. To powoduje, że Bóg nie może objawiać swojej chwały. Bóg nie mógł objawiać swojej chwały, ponieważ była niewiara w ich sercu. Tam przy grobie byli strażnicy, ale nie dlatego, że oni wierzyli, że Jezus zmartwychwstanie. Nie dlatego, że oni tam czekali, aż Jezus zmartwychwstanie, ale dlatego, aby zapobiec jakiemuś oszustwu, aby zapobiec kradzieży ciała Pana Jezusa. Oni tam byli, wykonywali swoją służbę, aby strzec grobu Pana Jezusa. Ale tam przy tym grobie tak naprawdę to powinni być Jego najbliżsi, Jego uczniowie w ten trzeci dzień. Bo gdyby to słowo przyjęli wiarą do swojego serca, że On musiał wykonać plan zbawienia, to ich miejsce byłoby tam, przy grobie, aby spotkać się z Jezusem już teraz, tym ukochanym Bogiem Jezusem, aby Go tam spotkać, kiedy On zmartwychwstanie. Ale ich życie i te wydarzenia i strach przed innymi spowodowały to, że oni byli zamknięci, oni byli daleko. Kiedy Pan Jezus umierał, to wisiał wśród złoczyńców. Był ukrzyżowany po środku, a po boku Jego złoczyńcy, dwaj złoczyńcy, a i Tłum ludzi przychodził, ubliżał dla Pana Jezusa, urągał i naśmiewał się z Jezusa, ale też tam była grupka niewiast, grupka kobiet i też był tam apostoł Jan i też była matka Jezusa Chrystusa i ona musiała się czuć bardzo niedobrze, bardzo źle. I to już było wcześniej zapowiedziane, kiedy Pan Jezus jeszcze był mały, kiedy był przeniesiony do świątyni, to Symeon tam wypowiedział słowa prorocze i powiedział do Marii, a twoje serce przeniknie miecz. I właśnie to był ten moment, kiedy serce Marii przeniknął miecz, bo wisiał tam jej syn, chociaż był to Syn Boży, ale ona go fizycznie urodziła. I jak ona mogła czuć się fatalnie w tej sytuacji, kiedy nic nie mogła zrobić, a umierało jej dziecko. Mało tego, umierał Syn Boży, ale On był na to przeznaczony. On musiał wycierpieć, On musiał umrzeć, aby ci, którzy uwierzą w Niego, mogli mieć życie wieczne, bo Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę, o której też czytamy w pierwszym liście Piotra. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak, iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo Boże żyje i trwa. I wszystko to, co Bóg wypowiedział, to się
wykonało, musiało się wykonać. I to słowo, które my dzisiaj czytamy, i nie tylko dzisiaj, w swoich domach czytamy, nie jest to zwykłe słowo, ale jest to słowo samego Boga. I ono ma wartość dla nas, dla ludzi wierzących, dla tych, którzy się narodzili nie z woli mężczyzny i z woli kobiety, ale narodzili się z Boga. Którzy się narodzili dla Królestwa Bożego. Oni są szczęśliwymi ludźmi. I oni są też tym dowodem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo ci, którzy narodzili się na nowo, oni umarli dla świata, dla swoich pragnień, dla swoich dążeń, a żyją dla Boga. Żyją według Bożej woli i mają tę pewność, że kiedy dokończą swoje życie tutaj na tej ziemi, to będą razem z Jezusem. Bo czytamy, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał i został zabrany do nieba, to usiadł po prawicy Boga Najwyższego. I On wstawia się za nami, On oręduje się za nami i On czeka na nas, kiedy my dokończymy życie, aby być tam razem z Nim. Bo tam, gdzie jest Ojciec, On chce, aby byli i Jego dzieci. I my dzisiaj wspominamy te wydarzenia. I one już się nie powtórzą, ponieważ Pan Bóg raz na zawsze posłał swojego Syna, aby On złożył ofiarę. I ta ofiara już została złożona. A do nas należy wybór. Do mnie i do ciebie należy wybór, jaką drogą pójdziesz. Czy pójdziesz za Jezusem, czy pójdziesz za diabłem. Jest tylko dwie drogi. I Pan Jezus wisiał na krzyżu, a po dwóch stronach wisieli złoczyńcy, którzy również dołączali się do ubliżania, do złorzeczenia dla Jezusa Chrystusa. I po pewnym czasie jeden z tych złoczyńców, on się zastanowił nad swoim życiem i nawet zgromił tego swojego kolegę i powiedział, przecież my wisimy tutaj, ponieważ zasłużyliśmy na śmierć, ponieważ naszym życiem, naszym zachowaniem zasłużyliśmy, aby teraz umrzeć, ale on niczym nie zasłużył. Co ten człowiek, co ten złoczyńca mógł zobaczyć w Jezusie Chrystusie? Kiedy mógł spojrzeć w stronę Jezusa Chrystusa, co on tam mógł zobaczyć? Umęczonego, zbitego człowieka, wiszącego, zakrwawionego. Nic na ludzki sposób nie mogącego uczynić, ale on zobaczył coś więcej. On zobaczył Chrystusa, on zobaczył Boga. To Boża łaska uczyniła, że jego serce nagle się zmieniło i powiedział: Jezu, wspomnij na mnie, o mnie, kiedy będziesz w raju, kiedy będziesz tam u siebie, u swojego Ojca. A on powiedział: dzisiaj jeszcze będziesz ze mną razem. I to nam obrazuje dwie kategorie ludzi, ludzi zbawionych i ludzi niezbawionych. Nie ma innej kategorii. Jeśli przyjmiesz Chrystusa do swojego serca, jeśli zwrócisz się do Niego, On da ci nowe życie. On da ci życie radosne i szczęśliwe i z nadzieją na życie wieczne z Nim. Ale jeśli nie przyjmiesz tego zbawienia, jeśli odrzucisz głos Boży, kiedy słyszysz to zwiastowane słowo, nie tylko dzisiaj, ale może wielokrotnie i zwlekasz z podjęciem decyzji opowiedzenia się po stronie Bożej, to stracisz swoje całe życie i pójdziesz na wieczne męki, pójdziesz do piekła. Ale jeśli dzisiaj słyszysz ten głos, mówi Boże Słowo, mówi Pan Jezus, to co? Nie zatwardzaj swojego serca, ale otwieraj swoje serce, zaproś go do swojego serca i żyj według Bożego Słowa, jakie masz i jakie trzeba czytać i żyć według tego Słowa. I jeśli to uczynisz, będziesz szczęśliwym człowiekiem, będziesz miał nadzieję nie tylko na te życie tutaj, na tej ziemi z Bogiem, ale na życie wieczne z Bogiem tam, na wieczność. I to jest ten czas, kiedy ty decydujesz, bo Pan Bóg dał wolną wolę dla mnie i dla ciebie. Ja wybrałem Jezusa, a co ty wybierasz? Jeśli wybierzesz Jezusa, wygrasz swoje życie, wybierzesz szczęście razem z Bogiem. Jeśli nie wybierzesz Jezusa, to znaczy, że wybierasz wroga, wybierasz diabła i będziesz wiecznie się męczył w piekle. Bożą wolą jest, abyś wybrał życie, abyś żył, abyś wybrał Jezusa. Nie bój się, nie obawiaj się ludzi, nie obawiaj się tej presji, bo wróg chce, abyś ty się bał, abyś mówił, co inni powiedzą, ale jest ważne, co powie o mnie Bóg. Co powie o mnie Bóg? Gdzie ja spędzę moją wieczność? Dla mnie jest być szczęściem, być blisko Boga, bo to jest naprawdę pięknie. Być zrodzonym z Boga, być szczęśliwym człowiekiem. I niech Pan Bóg sprawi, aby każdy z nas, będąc na tym miejscu, był tym szczęśliwym człowiekiem. Był człowiekiem zbawionym, uratowanym. Amen.